Hej, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić choinkę na szydełku. Ja do zrobienia choinki użyłam szydełka 4 mm. Potrzebne mi były też nożyczki, znacznik i igła dziewiarska. Włóczka na choinkę to Luna Art Baby Fox w kolorze 132. I około garść kulki silikonowej. Zaczynam od zrobienia magicznego kółka i robię na nim 4 półsłupki. Zaciskam, zakładam znacznik i w następnym rzędzie w każdym półsłupku robię 2 półsłupki. Przekładam znacznik i w kolejnym rzędzie w każdym półsłupku robię 1 półsłupek. W następnym rzędzie w pierwszym półsłupku robię 1 półsłupek, w kolejnym robię 2 półsłupki. Powtarzam to do końca rzędu. W następnym rzędzie w każdym półsłupku robię 1 półsłupek. W następnym rzędzie w pierwszych 2 półsłupkach robimy po 1 półsłupku. W następnym robimy 2 półsłupki. I powtarzamy to do końca rzędu. W następnym rzędzie w 3 pierwszych półsłupkach robimy po 1 półsłupku, w kolejnym robimy 2 półsłupki i powtarzamy do końca rzędu. W następnym rzędzie w każdym półsłupku robimy 1 półsłupek. W kolejnym rzędzie w 4 następnych półsłupkach robimy po 1 półsłupku, w kolejnym robimy 2 półsłupki. Powtarzamy to do końca rzędu.
następnym rzędzie w 5 kolejnych półsłupkach robimy po jednym półsłupku, w następnym robimy 2 półsłupki. W następnym rzędzie w każdym półsłupku robimy jeden półsłupek. W następnym rzędzie w 6 kolejnych półsłupkach robimy po jednym półsłupku, w następnym robimy 2 półsłupki. Powtarzamy to do końca rzędu. W następnym rzędzie w każdym półsłupku robimy jeden półsłupek. Przekładamy znacznik, teraz w pierwszym półsłupku robimy oczko ścisłe i jedno oczko łańcuszka. Teraz w tym samym oczku robimy 2 słupki i 1 półsłupek. W następnym półsłupku robimy 1 półsłupek i oczko łańcuszka. Nabieramy włóczka na szydełko i w następnym półsłupku robimy 2 słupki i 1 półsłupek. Do końca rzędu nasze półsłupki będą wyglądały w ten sposób. W pierwszym półsłupku 2 słupki i 1 półsłupek, w drugim półsłupku 1 półsłupek i oczko łańcuszka.
Kiedy zostaną nam dwa ostatnie półsłupki, robimy dwa słupki. Robimy jedno oczko łańcuszka i oczko ścisłe w tym drugim półsłupku. Wcinamy końcówkę, chowamy tą końcówkę do środka i robimy panel na spód. Teraz będziemy robić spód choinki i to jest ten wzór. W końcu robimy oczko ścisłe, odcinamy około 20 cm włóczki i nawlekamy to na igłę dziewiarską. Teraz przyszedł czas na szycie. Przyszywamy ten dolny panel do miejsca, z którego wychodzą falbanki.
Gdy mamy przyszytą 1/3, możemy sobie wypełnić naszą choinkę kulką silikonową i zaszyć resztę spodu. Gdy zszyjemy już wszystko, robimy supełek i chowamy końcówkę do środka choinki. Odcinamy wszystko, co wystaje. Ta zielona choinka nie wystarczyła, więc wzięłam stare ścinki włóczki i będę teraz robiła ozdoby. Żeby zrobić gwiazdę na czubek, zaczęłam robić po prostu supełki i w momencie, kiedy te supły były wystarczająco duże, przyszyłam je do czubka.
Na łańcuch użyłam około 20 cm włóczki Kiruna, którą kupiłam w Tedim. Ja swoje ozdoby na choinkę zrobiłam bardzo na czuja i jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądały wasze. To już koniec. Tak wygląda moja choinka. Jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądały wasze.